Cześć, siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. No i oczywiście licznik subów, nasi wspierający, no i oczywiście suby. Misją, jaką zajmiemy się na wstępie, czyli misją, którą zajmiemy się może w tym odcinku, będzie to marionetki i więźniowie. Bardzo fajne, rozdział drugi, dogadaj się z nowym Eldormanem. Idź z Basimem. No dobra, no to lecimy za nim. Jesteśmy oczywiście w jakim miejscu? Jesteśmy tutaj. Tutaj jesteśmy, dobra. No to lecimy za nim. Zobaczymy, gdzie on nas tutaj zaprowadzi. Beamersfield is just ahead. Lead. I will follow. Dobra, teraz jedziemy we dwóch. Czyli musimy tutaj poszukać. Dobra, tutaj są też dwa klucze. No dobra. I hope this chase will catch us a plump hen. Once the abbot has Tedman's gratitude, he will deliver Fulke. Need to cloak myself here. Odszukaj i porwi. If that leaden wit keeps his word. Oh shit. No to teraz już przypał, nie? Ha, nie trafiłeś, kolego. Kurczę, nie mam tego. Strzał już. Dobra. Pali się, kolega. Leży. Kolejny. Leży, fajnie. Pięknie, kolejny leży. No, przepraszam. Troszeczkę mnie poniosło. I może po prostu nie sprawdziłem, co tu się w ogóle znajduje. Dobra. Tu mamy jeszcze jednego gościa. W sumie ich aż tak dużo nie jest nawet. Dobrze byłoby podejść od tej strony tutaj, czyli od drugiej strony. Myślę, że będzie z tej strony o wiele bezpieczniej, niż mielibyśmy iść lewą stroną. No to nic, tylko lecimy. Dobra, tu mamy jednego typka, ale już widzę z daleka, że można przejść przez most. Pod mostem. Niczym Far Cry'u 3. Tak, w Far Cry'u 3 też taka misja była bodajże. A bardziej to chyba była wtedy misja ucieczkowa. To była ta wstępna. Prolog tak zwany chyba. Tu mamy jednego typka. To jest to miejsce. Go, my eyes. I should be cautious around here. Wo, co to się wyprawia w ogóle, nie? Stop. Dawaj, szybko. Super. Dobra, zwiąż. Związany. Stop caterwauling and you'll live. Silence will save you, Tedman. Spokojnie, człowieku. Not your saints. Milczenie cię ocali. We have the man we came for. Does this venture not set your blood ablaze? You don't prefer working in the shadows. Proszę bardzo. So we have to steal a man, take him with swiftness, and escape without anyone on our heels. We hide in plain sight. Such is our way. But only until the moment of success, the final strike. I prefer to act and speak plain. Kings and lords who do not are often misunderstood. Yet as a leader yourself. Dobra, ja bym chciał stąd już uciec. Tylko tak. Chyba tutaj za nami nikogo nie będzie. Ale też mamy tu coś cennego. Dobra, tutaj. It can feel like one. You truly embrace the concept of hiding in plain sight, eh? To its very fullest. As I do in everything. Kurczę, tędy przejdziemy? Chyba przejdziemy. Dobra, nikt nas tutaj nie widzi już. Więc możemy przebiegnąć po prostu. To jest ten cały tartak. On ma być niby królem, nie? Ten gościu. Jakiś młody on jest. O, już na miejscu będziemy za chwilę. O, cel musi leżeć. Dawaj go. Albo i nie.
Halt, Danes! In the name of Alfred, King of Wessex, I demand you release his royal subject into my care. Come no closer, Christian, else your man dies by my blade. Please, I'm not the man you want. Keep your eye on this one. He'll be worth a hefty bounty. Any false moves, and I will snip your heels. We have your man. Now let's finish this shadow play and be gone. Are you sure that's Tedmund? He's dressed as a lord, but that man is shorter and fatter than I recall. I'm not Tedmund. I'm not. I swear upon the holy rood, I am not Thane Tedmund. What in heaven's name is happening here? Who are you? Speak quickly, or I will slit your throat and leave you for the crows. Shergar. I'm called Shergar. Lord Tedmund pays me a measly coin to serve as his double. Brother Shergar, you are far from Augustine's Priory. I left the cloisters many moons ago, Your Holiness. The monastic life was not my calling. O, wow, ale wiksa. O matko, czy to nie jest ten lord cały, co ma zostać królem? Czy kimś tam? Tylko to jest podpucha. Ale wiksa. Ale która porobiło, nie? Kurczę. Czy zaprowadzisz oczywiście nasz? We can use you yet, Shergar. Summon Tedmund to a meeting. Get him out in the open. Tedmund has no care for me or what I have to say. My orders come by letter, never by mouth. I hardly know the man. You're of no use to us then. Perhaps I should just kill you here and now. No, no, wait. Let me think. Danes. To storm the walls, you need Danes. There's a raiding camp west of here I was told to be wary of. Acting as Tedmund, I ordered a band of soldiers to capture them. If you hurry, you may be able to stop this. If another band of Danes wants to join our assault, we'll have the distraction we need to get inside Rucester. If the Saxons don't slaughter them first. I am still Tedmund to the men in the field. I could speak with their captain, send his men away. It's a fearless plan. The Nornir knit winding paths that cannot be unknotted. It seems Rucester was always in our path. Abbot, stay alert. We'll send word when we're ready to capture Tedmund. And this fool? He knows much of our plan. Nie, zabierzemy go. He'll come with us. And if he betrays me, I'll roast his balls over a roaring fire. You will not regret this. My wily ways and quick wit will cease the need for bloodshed. I still might kill you yet, man. If your prattling doesn't cease. No to jedzie z nami, nie? The rewards for being Tedmund are rapidly diminishing. And how does one become a double? Are there vigorous challenges and tests to overcome? I was born with the misfortune of looking like someone else. I should have stayed on God's chosen path. What took you from it? I'm the seventh son of a poor farmer. And not wanting another mouth to feed, my father gave me to the monks. The cloistered life did not suit you? I thought there would be great comfort in repetition, but instead I found nothing but prayer and backbreaking toil. The Norns weave strange destinies. Now your life depends on the story you weave for yourself. I am not a good forgery. Stilted, leaden, my hands sweat, and I have a stutter when I'm nervous, but I will try. Ah, the cornerstone of all great art. The captain does not know Tedmund well. If we keep our heads, he will not question my orders. I hope. We are too late. There is great horror here. Those who remain must be saved, whatever the cost. Let us approach the captain with caution. He drinks too much and does not need a reason to kill us. Yes, it is I, Thane Tedmund. Coming to discuss the orders I gave to you not one day ago. This hamhock will get us all killed. You will not see another sunrise, swine balls! Pipe down, you dogs! You're slaves of Kent now! To jest ten kapitan, nie? Pewnie będzie fajna bitka z nim. Ciekawe, co powie. Thane Tedmund, co
What are you doing here? How dare you address me in such a defiant manner? Do you not know who I am? You are Tedmund, as I've said. And I mean no disrespect, Lord, but I was told you were back in Rue, sister. Oh, yes. And do I look like I'm in Rue, sister? You, do not, sir. A wise man is always unexpected. You travel in strange company, Lord. An Arab and a Dane. Mylisz się? You mistake me for a foreigner. But are we not all just the measure of the places we've seen? Right. Well, that aside, have you any further orders, Lord? Yes, yes. I order you to stop loitering and return to your barracks, you scabwit. And what of the captured Danes? You must kill them all! Every last! Sorry, no. Leave them here, tied up, as a feast for wolves and crows. That is all. You may depart. Shoo! Pa, pa, pa. Do widzenia. A convincing ruse that has earned you your freedom. Go, and make your life anew, not in another man's boots. I will. This small sup of power has got me thinking. Perhaps I could be a leader of men. Yes, yes! Hurry along, men! Warm thighs and ale awaits! Come on, ye laggards! You have Tedman's orders. Ja bym go ten kliknął, ale lepiej nie. Lepiej nie, niech se odejdą. Ale... Dla samej przyjemności bym ich tak... Cik, 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 cik. Dobra. Już są daleko. Uwolnij. Wolni, wolni jesteście. Dobry. We owe you our lives, friend. These Saxon whore sons would have killed us all. Yes, they would have. And now's your chance to hit back. March with us on Rucester and drain it of riches. I would gladly, friend. But we few will not break those iron thick walls. And we have no allies in Wessex. None who could be called upon to attack their countrymen. Mercia will heed the call. Giedrich will provide our Viking a horde. We'll send a message to Oxenfordshire. The men of Mercia would gladly take a swipe at Wessex. What is your name, warrior? Runa Egilsdottir. We need ships, Runa. We have a small fleet moored upriver, but a naval chain blocks passage to Rucester's walls. I will remove it, and your people will bring their ships. Now, gather these fallen weapons and armor. Giedrich and the men of Oxenfordshire will need them to hide their Mercian origins. My warriors were denied Valhalla today. I cannot bear the idea of gifting their weapons to more Saxons. Their sacrifice was great. Their gift will be all the greater. And they will know justice with our victory. It will calm their restless shades, I promise. Will your men bring the armor to the battle? And what is our plan? In the morning, you will go to Buckingham, remind Giedrich of his promise. When you have his bond, meet me on the shore near Rucester with the ships. Abbot Cunibert must be warned in advance. He'll need time to muster his rescue party. Runa, that is your task. I will tell you where to meet him before you leave. All seems in order. At first new light, I will leave. Good. That gives us time to drink. Plan jest. You've traveled so far to carry out your duty. Is this the life of a hidden one? Always on the move? No. Mine is not the usual path. The creed does travel. Our ideals are universal. We believe that. So there's nowhere you call home? No place I call home. No. Weird. For me, home is family. But I have no family. No one? Not even Hytham? Parents, brothers, all dead.
I lost my parents when I was 9 winters along. Without Sigurd, I would have. There is always one unbreakable bond. Yes. Children. They bewilder you. They can cause you so much worry. Fill you with joy. Even stop your heart. And if you're lucky, they replace you. Dopiero teraz zauważyłem, że nie ma jednego palca. Tego. I was not so lucky. I had a son. O, Basi miał syna. I miss him terribly. Even now. I am sorry. Basim. He was taken from me. By someone I trusted. A friend. A mentor. A man who I would trust with anything. But a man you trust with anything can take everything. Took all I had. All I had. No to nieźle. Szkoda Basima. Kto pociąga za sznurki? Proszę bardzo. Time to prepare. Dobra, kto pociąga za sznurki? Mam misję. Tamta była dość krótka, więc... lecimy. Dobra, drzwi mamy odblokowane. Lecimy w dół. Cyk, fuch. Elegancko. Skrzyneczka. I opuszczamy łańcuchy. Tylko tutaj trzeba gdzieś strzelić. Dobra. W te miejsce. I w te. Sikalafon. Łańcuchy opuszczone. With the chain down, Giedrich and the ships can get through. Dobra. Czy teraz co? A, trzeba dołączyć do nich. Okej, to widzimy się na miejscu. Eivor, we await your orders. No to co? You brought your weapons and armor. Do ataku, nie? Good. Now we dig in and wait for our friends. Panowie, do ataku. Well met, old friend. When the chance arrived to lodge an axe in the sod of Wessex, you thought of me. Such an honor. Is everything else in place, Eivor? Are we ready to take Rusester? Panowie, oczywiście, lecimy. Rally our army. We will drag this mouse from his hole. Myszki? Zupa mocy. Panie, kurwa. Młot. I oczywiście... Eivor. Panowie. Jest i ta forteca do zdobycia. Cię już napierdzielają tymi strzałami. Jak zwykle. Dobra, my będziemy musieli im oczywiście pomóc. Tylko w pierwszej kolejności musimy się chyba pozbyć. Wow, 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 wow. Dobra, leży, fajnie.
Fajnie, jakby tamten też leżał. Dobra, leży. Nie wiem, czy oni sobie sami poradzą, czy nie. No nie, no w ten sposób to wy nic nie zrobicie. Panowie, to ja muszę im pomóc. Dawajcie mnie to. Do tyłu, panowie. Na speedzie. Na speedzie do tyłu. No oczywiście szarżą. Jebudu. I do tyłu. Jeszcze raz. I jebudu. Lecimy. I jeps. I do tyłu, panowie. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. I rozpędzamy. I jebudu. Jeszcze tak dwa razy. Trzeba będzie. I jebudu. I jeszcze raz. I jebudu. Mamy to. Lecimy w nich. Dobra, wyjdź szybko. Tutaj oczywiście trzeba od razu się pozbyć tych tutaj oliw. Dobra, leży jedna. Leży druga. Muszę uważać, aby nie dostać w ciry. Oj, strzały podpalające. Dobra, leży. Leży, fajnie. Lecimy dalej. Tutaj są kolejne zbiorniki. Chyba. Tędy nie dam rady wejść. Ale tędy już dam radę. Dobra, wchodzimy tutaj. Wow. Pierdykło fajnie. Leży. Dawaj. Cioch, bajera. Ci się tutaj oczywiście też palą. Tu mamy jakiegoś fajnego typa. Dostał. Hardkorowy. Hardkorowy wojownik. Lecimy dalej. Pyk. No oni są najgorsi. W sumie też z tymi włóczniami. Ale w sumie to jeszcze gorsi są z tymi młotami, nie? Przed tym obronić się w ogóle nie idzie. No leżysz, panie, leżysz. Od tyłu go. Ciry. To już mi go zabił oczywiście. Dobra, dawaj to. Nadepnij. Ciach. Ciach. Elegancko, penalny. Ciuch. Za 200 dostał, kurczę. Tutaj to muszę rozwalić tutaj, nie? Dobra, jest. Dawaj strzały. Dobra, jest obrona. Tutaj nam pomaga Basir. Fajny mieczyk ogólnie. Ajajajaj. Dawaj tutaj roślinki. Bardzo pomagają takie roślinki na polu bitwy. Ciekawe, czy wikingowie też sobie podjadali. Jak walczyli. Kurczę, to jeszcze jedna oliwa została. Kurczę, dlaczego nie wybuchło? Dobra, leży. Ajajaj. Dobra, leży. Ten też będzie leżał. Elegancko, dwóch położyłem naraz. Penera. Też muszę rozwalić. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj kozła. Pierdzielaj. Dawaj ten po nich. Kurczę, co się będziesz pierdzielić? Taranem. W nich. Taranem. I pełen speed. Jebudu. I do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Super. Ten ogień zniknie. Teraz. Trochę za szybko. Sorry, panowie. Nie, 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 do tyłu, do tyłu, do tyłu. A nie, jednak się nie podpaliliśmy. O tyle dobrze. Oni tutaj, no, kurczę, żeby nas bronili. Czy dopierdzielą do nas? To będzie przypał. Wolej. Ciekawe skąd tyle Wolej umieli.
A czekajcie, a jakbym ten pozrobił? Come, we'll feed the raven. Może już nie będzie tego oleju. Nie, myliłem się. Ale myślałem, że coś tam się uszkodzi. Coś ten ogień nam nic nie robi. I jebu dół, trawa, idziemy, musimy. Dobra, musimy, panowie. Należy. Sobie tutaj wszystkich pozaznaczam. Pięknie. Cyk, leży. To jakiś grubas był, ale nie widzę go. Się śmieje. Tu jest, dobra. Widzę tego grubasa. Porąży. Dobry jest. Pierdzielony, dobry jest. No to jest mocne akurat, nie? To chyba najbardziej mi się podoba. Tym mieczem jak wali w ten łeb. To jest Penera. Aha, bo ten, dobra, ja mam taką zdolność, bo on wtedy rzuca tym, co leży. Ło, zabił mi go. Teraz musimy znaleźć pewnie tego typka, nie? Tedmund? Tedmund? Tedmundzie? Gdzie się schowałeś? Tedmundzie? Idziemy po pana. Tam ktoś deadnął. Więcej strzał już nie ma. Jeszcze nie mogę zabrać. Dobra, lecimy do góry. Hello, motherfucker! I wyżej lecimy. Wow, 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 wow! Ile was tutaj? Spokojnie, wasza rozszochrana. No nie, no musiał zejść na dół. Leży. Dobra, zostawiam go. Na pastwę losu. O nie! Dlaczego nic nie mogę zrobić? Leży. Dobra, obronione. Aj! Leży. Eivor. Pięknie. Teraz bok. Się skurczy, byk schował. Ale niedługo. Eivor idzie już po ciebie. Tedmundzie. Tedmundzie, zginiesz. Hello! Kill me and all of Wessex will rise against you. Ha! Typie. Co ty chcesz ode mnie? Na najtrudniejszym poziomie cię rozjeżdżam. Chodź jeszcze sobie się troszeczkę tutaj pobawię. Dawaj, chodź tu. Ło. No dobry jest. Był Tedmund, nie ma Tedmunda. Lux. Szturm zakończony. You dare to take this fortress, Dane? Alfred's army will smear your innards across the battlements. We are not here for stone and sand, Thane Tedmund. I shit on you! You and your toy gods! I will not bow to you like some puppet's lord! I would rather die! How much will your king pay us to keep your sniveling head upon your neck? An army marches upon us from the south. A holy man from St. Hadrian's Priory, backed by a field. Ah, then, Abbot Cynibert, God be praised. If riches are all you care about, the church has it in abundance. If the terms are fair, you'll have your freedom.
A chest or two of silver for a shit-stained sewer rat. Śmierdzącego szczura. No nieźle. Or I'll not be able to stop my friend from slitting your throat. Dobra, lecimy przed bramę. Teraz będzie fajna akcja. Bo to jest ogólnie ten, nie? Podpucha. A, coś czuję, że wykiwa nas. Albo coś się stanie. I mean no offense, Thane. You're only a hefty ransom to me, nothing more. This is why you batter down my gates, kill my men for a purse of grubby coin? No! You have... Tak, tak. Wymordowałem twoich ludzi. No. You there, heathens! Let this good man go, or suffer an iron sickness. And what do you offer us in return? Your lives? We lost many good men storming this keep. It will not be in vain, Christ's slave. 20 chests of silver. Give them all they ask, Cynibert. A hefty sum that will leave God's coffers hollow. I cannot give it up without some assurance. Tedmund. You extort me in return for my life? You were swiftly met, Abbot. Not long after these scallious worms took my fort. On the Lord's bidding, Tedmund. At prayer, a terrible vision befell me. A host of heathens, your life in danger. A coincidence I find rather... rather ominous, Abbot. Do you... God help you, man. Are you well? Air! I need air! Nice! Dead now. Chyba tabletki pomyliły. He's dead. The work of poison, no doubt. No! Rouse the man! He cannot be dead! He must not be dead! Poison? How does the man die of poison in our arms? Many great kings and paranoids have carried poison in times of war, as an alternative to capture and ransom. A catastrophe! Alfred will choose another and... By the saints! Alfred! How will I explain this to the king? We followed this road to its end, Cynibert. You may not like where it led, but you owe us our half of the bargain. You shall have your paladin. I need a day. Return to my abbey tomorrow, and you shall... oh dear. These delays are grinding at my bones. We should abandon Cynibert. Find full care ourselves. Peace, Eivor. Speak with Giedrich and relieve him of his oath. I'll meet you at Cynibert's abbey. No okej, dobra. Ale coś czuję, że nas wykiwa. Na pewno nas wykiwa. Stu wydaje. You fought like beasts, escaped from your hell today, Giedrich. Your oath to me is fulfilled. It was good to stand shoulder to shoulder with you against the pox dogs of Wessex. May our friendship endure. This tanglebriar of Christians and lords means nothing to me. I'm here for Sigurd. I understand. When you find him again, come see me. We'll feast and sing, with mead and friendship to warm us. Agreed. Możesz na mnie liczyć. Proszę bardzo, zadanie ukończone, super. Jakie jest kolejne? Pod jakim kryptonimem? O, 2 punkty umiejętności. Krwawe powitanie. Czyli tak jak mówiłem, pewnie nas koleś wykiwa. Co zrobić? Nic nie zrobisz. Więc ja będę z wami się teraz żegnał, więc siemanko. Trzymajcie się, szczałeczka, do następnego. Pa, pa. Nie zapomnijcie kliknąć na dole subika.